Ciałeczka wszystkim, zapraszamy na kolejne porównanko z orężem. Jesteśmy na moim ogródku znowu. Jo. Tymczasem, tym razem w innym miejscu troszeczkę. Bardziej na wypasie oczywiście. Przedstawiamy dzisiaj Wam bardzo wyczekiwany test dwóch niesamowicie konkurencyjnych napojów, czyli siódemeczka, moja ulubiona oczywiście, i Sprite, które te napoje pokazują nam jakby cytrynowy smak i będziemy operować... Cytrynowo-limonkowy, tak. Będziemy operować naszym smakiem, który lepszy jest napój. Naszym gościem jest jeszcze dzisiaj DS i SpongeBob. I tam widzicie, bo leży taka paczuszka, ale to później. Coś do mnie przyszło ciekawego i zobaczymy to później. To od czego byś chciał zacząć, Piastrze? Orange. Pomarańczko. Od czego byś zaczął? Ciężki wybór, powiem wam. Od czego bym zaczął? No. Z wystrzepy. Może ty wybieraj pierwszy. Sprite. Bo dla mnie to jest zupełnie coś... To ja będę otwierał sobie napar. Zrobimy tak? A, dobra, pojętnie. Żeby było pogodniej, fajnie. Jest bardzo ładna pogoda. Moja koszulka pasuje do naszej degustacji. Moja może nie, ale... Tutaj reklamuję produkt, autoreklama. Tutaj. Będę musiał promować, bo... No cóż, jak każdy coś promuje... Jak abstrahuję, promuję Play, no to... Abstrahuję, promuję ją. No to może będę... Będę promował siódemkę i Pepsi. Ją, dobra, zobaczmy... Zobaczmy Sprite'a, konkretnie orzeźwiający smak. No nie wiem, zobaczymy, dawno nie piłem. No, zaczynają się schody. I tutaj czuję co innego. Tutaj czuję cytrynę bardziej. To powiązałeś, jak pachnie, ale zawsze to robię. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ja już tak robię przy nabieraniu w usta. Kurde, co to było? No, pachnie, kurde, ciekawie. Bąbelków nie jest za dużo. Przy pierwszym łyku. No, jest okej, można wypić. Można wypić. Ale coś mi się zdaje, że... Że to... Kurde, tu się schody zaczynają. Czekaj, muszę go dokładnie wyczuć. Mówiłem. No cóż. To jest prawdopodobnie zupełnie inny skład niż w siódemce, jestem przekonany. Jak dla mnie, sporo cukru w miarę. Ale czuć kwaskowatość, ale jest sporo cukru. Cytryna. I to ma taki swój specyficzny posmak. To smakuje trochę jak cytryna, a trochę jak co innego. I trochę ciężko, jak soda. Ciężko stwierdzić, co to jest. Tak. Według mnie. Pachnie tak samo jak smakuje. Bąbelków jest tak średnia ilość, powiedzmy. Mamy do czynienia z taką dokładną wodą sodową z cytryną. Ale takim różnym ustopniowaniem. Zostawia posmak takiej słodkości zmieszanej z kwaskowością. Dokładnie. Jednak dominuje tutaj moim zdaniem zdecydowanie ta słodkość tego napoju. W tym posmaku na końcu. Aczkolwiek przy pierwszym łyku bąbelki czuć, później one wygasają kompletnie. Nie ma i zostaje tylko ten posmak. W Coca-Coli jakoś tego nie było, te bąbelki jakoś tam dłużej pozostawały, mi się wydaje. Ja bym po pierwsze zobaczył, porównałbym w ogóle produkty, jak one tutaj mają. Smak cytrynowo-limonkowy, moim zdaniem limonki tutaj praktycznie nie czuć. Nie, sama cytryna jest. Prawie, że nie czuć. Moim zdaniem jest tam właśnie, ten posmak ma trochę limonki w sobie. No ale tam bardziej cytryna jest. Coś takiego, jakbyście posypali cytrynę cukrem i wpierdzieli. Moim zdaniem coś takiego, taki posmak pozostaje. Dobrze, że nie ten... jak to było? Że soda w proszku. Tak. Że z cytryną byś wymieszał, nie? Nie, ale nie. Zobaczmy szybko porównanie składników, bo energii Sprite ma tylko 83 na całą puszkę, a 7-Up ma 142, czyli ten jest bardziej energetyczny.
tłuszczu jest 0, cukrów jest 37 gram w siódemce, a Sprite'a jest 19, czyli ten jest trochę mniej słodszy. Sprite wywodzi się z dynastii Piastów, Karolingów, kiedy to Karoling, nie wiem co jest pierdziele, kiedy to Karoling wynalazł nową rybę i nowego harpia, nowego Sprite. I nazwa tego napoju Sprite wywodzi się od, prawda, Robert Makowicz. Dziękuję. Słuchajcie, Sprite czy pragnienie, co byście woleli? Ja nie wiem. Ja tutaj miałbym już pierwsze wątpliwości. Nie wiem. Nie wiem, tu jest dużo cytryny. No co i co w ogóle znaczy Sprite? Skąd mam wiedzieć? Wiem, że Sprite to też jest w grafice komputerowej, że jak masz dwuwymiarową grafikę, to po prostu jakby Sprite. Obiekt aktywny. No i a 7-up to co to znaczy? Coś, 7-up. Proszę Państwa, ale poczekaj, czekaj! Ale chcę powiedzieć o soli, bo tu Sprite nie ma żadnej soli, a tu jedynie jest tylko 0,1 grama soli. I tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Dobra, czas teraz... Czekaj! Najpierw 7-up. Moi drodzy, tutaj znowu Robert Makowicz z tej strony. Nazwa 7-up wywodzi się z dynastii, prawda, Galera z wiosłem dla Michała, razy 1, więc ja już przestaję pierdzielić, skoro nie chcecie usłyszeć, skąd wywodzi się nazwa 7-up, to ja nie będę mówił, ale Galera z wiosłem dla Michała, razy 2. Kafe, dobra. Nie będziemy przedłużać, bo dzieciaki znowu do szkoły muszą. Nie będzie czasu. Teraz moja faworyzowana siódemka. Otwieramy z mety, nie będę się tu... Ale jak ją testujesz, to nie faworyzuj. Będę... Test, kurde! Będę, bo będę. Koniec. No jak siódemka, no co? Siódemka jak siódemka. Więcej bąbelków. Czuję cytrynę i limonkę. Chociaż tam limonki nie ma za bardzo. No, widzisz Kasper, będziemy dalej, będziemy na tym samym wiośle pływać. Będziemy. Więcej cukru jest. Zupełnie co innego niż Sprite. Zupełnie inny skup. Czy tam kartę ty? Tak. Może jeszcze zatrzask od tego, co? Coś tam? Ma taki mini zapach. Mniej? Mniej, ty! Weź. W ogóle wodą nie popijesz. Czekaj. Weź, pokaż mi te zapachy. Spod pachy. Wiesz co? Na mój nos obie mają podobny. Siódemka jest wyrazistsza, bez gridu. No to już nie faworyzuję, tylko oceniam... Podobnie mają. Obiektywnie, no właśnie. Dobrze, teraz przygotuję. Chciałbym się bawić tym metalowym tusiem. To ma zdecydowanie więcej limonki. Tak. Zdecydowanie więcej. Już jest różnica wielka. Fanci... Bąbelków jest troszeczkę mniej, ale utrzymują się, ja przez, utrzymują się przez dłuższy czas się utrzymują w buzi. W jamie kębowej, tak. To nie było to, co przy Fancie i Mirindzie, tam to zupełnie było prawie to samo. To też pozostawia taki, trochę jak Sprite, posmak taki, tylko że tym razem limonki pomieszanej z cukrem, jakbyście posypali limonkę, cukrem i pierdzielili. Bo to ma zdecydowanie moim zdaniem więcej limonki. Tak, bo nawet już pisze na puszce, że lemon i tak dalej, nie? Lime jeszcze jest. Ma więcej limonki, ale ma też sporo cukru moim zdaniem. Zgadza się. I tutaj naprawdę ciężko mi zdecydować, co jest lepsze. Ja będę musiał jeszcze zrobić sobie takie, jakie zawsze robię, że ten pobija wodą i następny. No, ja powiem tak. Finalnie. Jeszcze nie. Poczekajmy. Jak emocje narastają.
Co ty chcesz kombinować? Harpia. Ten karp jest nudny, ja już zasypam. Ale dobrze, teraz będziemy męczyć węgorza. Wiecie, to mogę ci wsadzić? Nie. W nos. Nie. Smacznego. Si metal. Pyszne? Dużo metanu, nie? Dużo metanu i... Znaczy metan to alkohol, co ja gadam. Dużo mety, ortometa, beta, feta. Nie, dla mnie siódemka jest... bardziej wyrazistwa. Chociaż Sprite nie jest zły. Nie jest zły, jest inaczej po prostu... jest inaczej... wymieszany, o, inaczej. Nie, siódemeczka to jest genialna. Daj mi tą wodę, bo ja muszę zrobić moje takie zostawienie. Daj mi tą wodę! Daj mi tę wodę! No moment! Drink. Co to ma znaczyć to? Co ty węgorza udajesz, czy co? Węgorza? No i jak Kacper, jak oceniasz? Które jest dla ciebie najlepsiejsze? Które jest bardziej atrakcyjne? Oczywiście cenowo też jest różnie, naprawdę. Chociaż tutaj byśmy w rejonowym sklepie, ale to może być różna cena, o, nie? O kurde, czekaj. Jeszcze raz. Nie no, no bo wiecie, u was na przykład może być siódemka droższa, albo Sprite może być droższy, to zależy, nie? My tylko się charakteryzujemy tym, jak jest tutaj u nas w mieście, tak? Można sobie porównać. Samemu także. Jak się pije Sprite'a, to jest nagle taki boom cukrowy. Tak? Jakbyś, znaczy jak robisz taki ten... Pokaż. Po wodzie jest taki nagle boom. Jakbyś sobie słodziku do ryja napchał tej. Więcej. Słodziku. Kilo cukru do japy od razu. Ale nie, bo ten słodzik ma taki smak, taki troszeczkę cytrynowy, to jest... Taki trochę kwaśny właśnie. Kurde, ej, wyczułem tego Sprite'a cholera, bo ja nie wiedziałem, nie wiedziałem jak określić jego smak. Smakuje centralnie, nie wiem czy wiecie jak są te słodziki takie. Tak. Takich, że klikacie, znaczy nie wiem czy gimby zna. Nie wiem czy niektóre gimby nie znają, nie no żartuję. Poczekajcie. Żartuję sobie. Ale jak poczekaj. Macie słodziki, czekaj. Jak klikacie taki przycisk, to wam wylatuje taka mała tabletka jakby w wielkości nie wiem, rutino skorbinu, ale ona jest biała. I jak sobie to wsadzicie do ryja, to czujecie taki smak jak w Sprite'cie. Nie do ryja, tylko do buzi. Po drugie... Ja mam ryja. Co pisze? Nie masz. Zawiera cukry i substancję słodzącą. Czyli wszystko się potwierdza. Natomiast tu, w siódemce, powiedzmy sobie szczerze, nie widzę substancji słodzącej. Nie widzę substancji słodzącej. Tego nie widzę. Woda, syrop... No nie ma. Nie ma, jest jedynie tylko kwas jabłkowy. Nie, nie ma żadnego słodziku. Jest zwykły cukier, czyli lepiej. Przepraszam. Jest lepiej. Jest lepiej. Czyli tak. To był naprawdę, moim zdaniem, przełomowy moment wyczucia przeze mnie tego słodziku zasranego. Naprawdę. Tak, tak. No i tak wyczułem, że tam jest słodzik, ale chciałem podkreślić ogólnie smak, a nie jakość cukru, nie? Bo to jest ważne, żeby odróżnić ten napoje. I teraz ja... Co jeszcze? Ja co powiem... 7 Up był tańszy niż Sprite. Złoty 29, Sprite. Tak jak w Pepsi i Fanta. Nie. I Rinda. Takie Sekunda. Same ceny są. Fanta i ten. Fanta i Coca-Cola nas kosztowały przecież 2 zł 9 groszy. Ale to kupowaliśmy... Ale to kupowaliśmy gdzie indziej. No, tak. No, właśnie o tym mówiłem. Ale mimo to Sprite zawsze droższy. Droższe są te od Coca-Cola Company produkty. No. I to tak wygląda, dobra. Najpierw co ja powiem. Ciężko ocenić tak od razu, na szybkości, jak który napój lepiej zrobił wrażenie. Ale szczerze powiedziawszy, Sprite'owi bardzo blisko do siódemki, tylko te słodziki mają bardzo dużo tej cytryny za pierwszym razem jak się wypije. Później to już tam chyba już nawet wszystko wyleciało.
Nie, no jeszcze tam trochę jest. Ale siódemka jakoś tak trzyma do końca ten swój normalnie limonkowy smak. I tu siódemce daje wygraną. Tak, a Sprite właśnie z, ulatniają się te smaki, te kwaśne i zostaje sam słodzik. Moim zdaniem i tak powinno być bardziej kwaskowate, bo i tak dla mnie tam jest za mało kwaskowate, to powinno być bardziej. Ale moim zdaniem tutaj siódemka naprawdę wygrywa ten test. Tak, bo o to chodzi, żeby tu była cytryna, żeby było czuć ten kwasek, tak, na języku. O to właśnie chodzi, tak? Więc oficjalnie powiedzmy sobie szczerze tak, Sprite jest dobry, nie możemy mówić, okay. Nie musimy mówić, że jest badziwy, bo to nieprawda. No ale siódemka po prostu wygrała swoim oczywistym smakiem, tak? Więc no, jak kto woli, wy możecie ocenić inaczej. My oceniamy tak, jak tutaj jest na wykresie stołkowym. Wykresie stołkowym, tak. No i... Czyli mamy zestawienie, sekundkę, mamy zestawienie. W pierwszym odcinku wygrało Pepsi. Tak. W drugim odcinku według ciebie był remis, a według mnie była Fanta wygrała, czyli Coca-Cola kochany. Mm-hmm. Czyli mamy 1-1. Natomiast w tym teście wygrywa zdecydowanie 7-Up, czyli Pepsi co wygrało. PepsiCo wygrało, aczkolwiek poczekaj, może są jeszcze jakieś produkty? Nie ma. Nie, bo, poczekaj. Bo nie ma odpowiednika Mountain Dew. No nie ma, ale chodzi mi o na przykład jakieś edycje, nie wiem, Coca-Coli, czekaj. Aż tam Sherry Coke, cytrynowe, po smaku cytrynowym to też moglibyśmy zrobić, ale to już powiem wam jako dodatek. To był też tych podstawowych takich, nie? Tak, no tak, o to chodziło. No więc PepsiCo wygrało. PepsiCo wygrało walkę napojów. I tak to wygląda. No. Pepsi Man! PepsiCo wygrało, Pepsi. Ponieważ zdobyło więcej punktów. Jeden więcej punktów niż Coca-Cola Company. Za smak tych napojów i oczywiście za atrakcyjność jakość, ceny. Jakość, tak, jakość jest bardzo porównywalna do Coca-Coli, nie ma co tutaj wyszydzać. No, ale widzicie, takie są nasze języki, żeby porównać. Dobra, to czy się zgadzacie z naszymi opiniami, dajcie znać poniżej filmu. Ja muszę filmu. Zrobić coś, co zawsze robię. No spoko, zrób sobie to, co lubisz. Ja jestem ciekawy waszej opinii, jak wy uważacie, czy siódemka jest lepsza, czy Sprite i czy w ogóle poprzednie napoje, jakie omawialiśmy, to też wam będą podobnie smakowały, czy inaczej, czy macie inne zdanie na ten temat. Jestem ciekawy, jesteśmy ciekawi komentarzy z tej strony. Oboje. Więc czekamy na komentarze. Natomiast Kasper, ja jestem ciekawy, co byśmy następnego zrobili. To mi kręci, kurde, też mi trzeba zobaczyć. No, cenowo się zgadza wszystko, bo po dychu, nie? Tylko, no właśnie. Słuchajcie, następny test oficjalnie ogłaszamy. No czemu ty tak robisz? Tak? Bo wywodzi się ten gest z dynastii Trollingów, kiedy tutaj pan Trolling testował Sprite'a, czyli swoją rybę, którą odkrył i wtedy zrobił taki gest na znak, że jest genialny. Ten gest teraz... Patyk ten wynosi się, wywodzi się... Wynosi się! Przegiąłeś palec. Tak. Dobrze, także oficjalnie nie wiemy kiedy, nie mamy kurde zielonego pojęcia. Nie wiemy kiedy po pierwsze. Miejmy nadzieję, że będzie to w jak najbliższym czasie. Zobaczycie na kanale Michała test sklepowych sushi. Bo jak wiecie, sushi z restauracji są bardzo dobre i to nawet nie ma co oceniać, bo to jest perfekcyjnie, to jest po prostu pyszne. Czekaj, tym bardziej, że tam w Japonii sushi to... Tak, to już w ogóle. To już w ogóle jest klasa wysoka. Ocenimy w następnym odcinku sklepowe sushi. Jeśli ktoś nie ma za dużo pieniędzy, żeby kupić sobie sushi w restauracji, to można wypróbować ze sklepu. To może pójść do sklepu i w tym momencie spróbujemy, które jest lepsze. Czy z Lidla, czy z Biedronki. A tak w ogóle to najlepiej sushi robić samemu, bo samemu zawsze lepiej wychodzi. Tak, też. Także w następnym odcinku.
będzie więcej. Tak. Zobaczymy, które suszy jest lepsze. Czy z Lidla, czy z Biedronki. Ale czekaj, może jeszcze chipsy jakieś nagramy? Też będzie można. Też będzie można chipsy zrobić, tylko właśnie nie do końca wiem, jakie tam są konkurencje. Chipsy i lejsy jeszcze. I lejsy, no. Albo ogólnie chipsy z Lidla i z Biedronki. To będzie wtedy dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie? Więc zapraszamy na nasze kolejne lub poprzednie filmy z porównaniami. Możecie być pewni, że na tym teście testy się nie kończą. Na tym teście się testy nie kończą. Subskrybować Orange'a. I jego... Co jego? A jak o... jego się nazywa? Andrzej. Michał. Andrzej! I też mnie subskrybować przy okazji. I mnie też możecie. Fajnie. Dobrze. To sayonara. Spierdziel! Ja ci dam spierdziela i ty. Ty pokaż, jak lepiej zabijesz tego pająka. Właśnie, to został zabity pająk. Jest jeszcze ślad po nim? Nie ma, już chyba zniknął, wyginął. Był to taki kurde krzyżak. Taki był. Taki. A ja go wziąłem i tak... Dechom. I już go nie... Weź, to było okropne, jak ten dźwięk taki... Skorpion! Weź, bo cię zaraz po prostu, nie wiem. Ja ci dam... O ty! Spierdziela! Ja ci dam spierdziela i ty! Spierdziela! Ty kurde! Ty kultowy chłopaku, nie dotykaj kamery! Obiektywu, bo będą ślady paluszków. No co ty? Co ty mi tu? Bierzesz? Bierzesz teraz, czy nie bierzesz? Teraz będziemy odpakowywać. Jo, to moja! Paczka! Od co ciekawe od dziewczyny, co nieczęsto się zdarza na moim kanale. Głównie to faceci wysyłają packi. Capki. Capki. Dobra, widzimy się kurde w unboxingu. Yo.